Dzień dobry, słuchajcie, w końcu przychodzę, zebrałam się, przychodzę z filmikiem, którego jeszcze nie było na kanale. Będzie nowa seria, którą wam zapowiadałam, znaczy seria, kilka dosłownie filmików, ale jest to coś, czego u mnie nie było, bo nastąpi pewne ważne wydarzenie dla mnie, o którym za chwilę wam powiem. A nagram kilka filmików, dlatego, żeby przekazać wam jakąś wiedzę, jeśli coś takiego planujecie, albo nawet jeśli nie planujecie, to z ciekawości, żeby mieć jakieś rozeznanie w temacie, jak to wygląda. A mianowicie, dopytujecie, zgadujecie, co jest bardzo fajne. Co to będzie za wydarzenie? Słuchajcie, po wielu, wielu latach marzeń, planów, postanowiłam zadziałać ze swoim wyglądem. I nie chodzi tutaj o leczenie kompleksów, bo ja ich nie mam, ale bardzo przywiązuję wagę do pewnej rzeczy w wyglądzie. Chodzi tutaj o wygląd i o zdrowie. A mianowicie są to zęby. Tak, mam po prostu jakąś, nie wiem, obsesję na punkcie zębów. Na tym punkcie, żeby były ładne, białe, zdrowe, i równe. I w związku z tym, postanowiłam w końcu, znaczy już dawno sobie postanowiłam, tylko wiecie, teraz dopiero to dojdzie do skutku, że założę aparat ortodontyczny. Planowałam to od wielu, wielu lat. Myślę o tym nawet już chyba od kilkunastu lat, ale wiecie, to nie są tanie rzeczy, to po pierwsze. A po drugie, jak się ma rodzinę, to są zawsze rzeczy ważne i ważniejsze. I tak odkładałam ten aparat, bo to nie jest jakieś coś pilnego. No ale z racji, że też już wiek postępuje mój i obecnie mam 37 lat. Więc teraz już mnie tak przycisnęło, żeby ten aparat założyć, dlatego że chciałabym go na 40 zdjąć. Więc tak sobie założyłam, że to się stanie. Słowem wstępu, dlaczego zakładam aparat? Byłam na konsultacji ortodontycznej, dlatego że po prostu zawsze chciałam naprostować te zęby, bo niby na pierwszy rzut oka nie są złe, ale jednak są krzywe, mówiąc potocznie. I sytuacja wygląda tak. Żeby założyć aparat, trzeba mieć wszystkie zęby zdrowe, wyleczone. Mam wszystkie zdrowe. Więc tutaj już jakby droga do tego jest skrócona. No i miałam zrobione zdjęcia i konsultację ortodontyczną. Pani ortodontka powiedziała, że nie mam wady zgryzu, co jest już wielkim sukcesem, bo leczenie nie będzie skomplikowane i będzie krótsze. Nie mam wady zgryzu, nie mam żadnej wady, jak to się nazywa? Mam pewne nieprawidłowości, o tak, ale te nieprawidłowości nie są wadą, o. Po prostu układ moich zębów jest taki, że jak łuk powinien być taki, wiecie, okrągły, to u mnie zęby idą prosto i później tu z przodu są takie spłaszczone, nie ma tego zaokrąglenia, któryś tam lekko wystaje, któryś się chowa na takiej zasadzie. I jako dziecko miałam wyrwanego jednego zęba i przez to, że tam była, wiecie, przestrzeń wolna po tym zębie, to część zębów mi się pochyliła, tak jakby położyły się. Będzie to prostowane. Przede wszystkim mi tutaj chodzi o wyprostowanie tego łuku. I leczenie potrwa do 2 lat. Przy dobrych wiatrach 1,5 roku. W najgorszym wypadku 2 lata, zależy to od tego, jaką mam kość, jakie są zęby i czy po prostu będą się szybko przesuwały, czy wolno. Oczywiście po zdjęciu aparatu, po tych 2 latach około, następuje leczenie retencyjne, które trwa tyle samo, ile nosiło się aparat stały. Czyli, zobaczymy, czy to będzie 1,5 roku, czy 2 lata. Leczenie retencyjne już polega na tym, że na dół zakłada się tylko drucik, który jest od wewnątrz i go nie widać, a jest taki na stałe,
a na górę zakłada się tylko nakładkę i jest ona na noc. Także super. No i słuchajcie, z racji takiej, że ja bardzo mam obsesję na punkcie tych zębów i już się przygotowuję do tego aparatu, bo ja już go lada moment, na koniec czerwca zakładam, to oczywiście naczytałam się, naoglądałam się różnych filmów i nasłuchałam różnych ortodontów i wiem, że bardzo trzeba dbać o higienę. Jak to moja ortodontka powiedziała, że ona się o to nie martwi u mnie, dlatego że ja nadmiernie, jak to stwierdziła, dbam o higienę zębów, aż przesadnie, więc tutaj na pewno sobie poradzę z tym aparatem, no ale zobaczymy, trochę się tym stresuję. I w związku z tym, żeby już od początku o niego dbać, to zrobiłam pewne zakupy, żeby już wszystko mieć, jak ten aparat założę. I chciałabym Wam pokazać, co zakupiłam. Oczywiście rzecz, od której jestem uzależniona i aż się boję, jak to będzie przy aparacie. Są to nici dentystyczne. Są różne szkoły, że nie wolno w aparacie używać nici dentystycznej, albo że trzeba. Są specjalne nici ortodontyczne do aparatów, więc ja takie zakupiłam. Jeżeli będę umiała się tym obsługiwać, mając aparat, no to super, a jeżeli nie, to będę musiała sobie poradzić inaczej. Zakupiłam sobie dwie pasty do zębów ortodontyczne, o takie. Takie same dwie. I też naczytałam się wiele o pastach, że po pierwsze ortodontka mi powiedziała, że podczas noszenia aparatu stałego nie można używać past wybielających, ale muszą być koniecznie z fluorem. A druga sprawa jest taka, że te pasty ortodontyczne są bardzo pieniące po to, żeby właśnie dobrze wymyć każdy zakamarek, wiecie, aparatu. Kolejną rzeczą są szczoteczki do zębów. I tutaj się zdziwicie jakby ilością, którą zakupiłam, ale zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Poczekajcie. Kupiłam sobie do stosowania w domu rano i wieczorem do mycia zębów szczoteczkę soniczną, bo obecnie używam elektrycznej i miałam w planach zakupienie kolejnej, już jak ta się, że tak powiem, zepsuje, sonicznej, bo już kiedyś mieliśmy soniczną i bardzo nam się też sprawdzała. Natomiast stwierdziłam, bo tak słyszę, pytałam się, czy można właśnie z szczoteczką soniczną czy elektroniczną myć zęby w aparacie. Oczywiście można. Tylko ponoć bardzo się te końcówki szybko, wiecie, niszczą, no bo od tych drucików. Więc zakupiłam sobie szczoteczkę typowo taką dla siebie, żeby mieć, bo my mamy jedną szczoteczkę i wymieniamy końcówki, każdy ma swoją końcówkę, więc ja tamtym chłopakom tamtą szczoteczkę zostawię. A sobie wzięłam tą soniczną i wzięłam sobie już ją taką ortodontyczną, czyli szczoteczka jest zwykła, ale ma dodatkowo końcówki ortodontyczne, czyli takie specjalnie wyprofilowane do aparatów. I zakupiłam po wielkiej burzy mózgów i wielkim przeszukaniu internetu, opiniach, zakupiłam szczoteczkę marki Seiso. Jest to Seiso Oxygen. Wygląda tak. I do niej są końcówki cztery. Jedna jest normalna, dwie ortodontyczne i jedna jakaś wybielająca czy coś takiego. Więc to będzie moja, że tak powiem, domowa szczoteczka. Oczywiście wszyscy mogą z niej skorzystać, jeżeli będą wymienne końcówki, prawda? I kupiłam jeszcze marki Filo, też polecane, ale to już nie do takiego, że tak powiem, codziennego użytku. Szczoteczki w zestawie. To były dwie szczoteczki w promocji. Wyglądają, czekajcie, bo mi tu lampa troszeczkę przesunę. O, wyglądają tak. Jest to szczoteczka, dla mnie to będzie szczoteczka taka turystyczna i do torebki, dlatego że nosząc aparat, trzeba mieć zęby po każdym posiłku.
I jak się gdzieś pójdzie, oczywiście też, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Więc w torebce trzeba nosić taki zestaw: pasta, szczoteczka, jakaś nić dentystyczna, czy coś w tym sensie. Więc ta jedna szczoteczka będzie dla mnie właśnie do torebki, bo ja nie umiem już myć po wielu latach szczoteczek, użytkowania szczoteczek elektrycznych i sonicznych. Nie potrafię myć szczoteczką taką, wiecie, zwykłą, manualną. To po pierwsze, a po drugie, tymi manualnymi ja sobie robię krzywdę straszną, bo bardzo sobie ranię dziąsła, a tymi właśnie elektrycznymi, sonicznymi nie. Dlatego zakupiłam sobie właśnie taką. No ale wiecie, różnie w życiu bywa, czasem może się ona rozładować i nie będzie jak umyć. To mam jeszcze szczoteczkę taką manualną na wszelki wypadek. Jest to też z marki Filo szczoteczka. Jest to szczoteczka typowo ortodontyczna. Także będę taki zestaw w torebce nosiła, plus pasta. Dwie te szczoteczki plus pasta. Jeśli chodzi o porównanie tych szczoteczek, to ta Seiso jest o wiele, wiele lepsza. Ma bardzo dużo w porównaniu do tej obrotu, nie obrotów, tylko tych, wiecie, tam drgani czy czegoś tam. No, ta jest znacznie lepsza i była znacznie droższa. Natomiast ta, tak jak mówię, ta jest do takiego mycia uzupełniającego. Ja tą na niższych obrotach i tak lepiej sobie umyję zęby niż taką manualną, więc dlatego, żeby się nie męczyć z tą manualną, kupiłam tą. A druga jest po prostu dla dzieci. Na wyjazdy, jak pojedziemy gdzieś na wakacje czy gdziekolwiek, to ta będzie taka, że tak powiem, dla rodziny turystyczna. Mam do niej dokupione też od razu cztery końcówki i po prostu, i tu jest piąta już na szczoteczce. Także ta będzie taka jedna po prostu turystyczna typowo na jakieś wyjazdy. No dobra, to szczoteczki mamy. I jeszcze jedna szczoteczka do mojej torebki. To jest szczoteczka, słuchajcie, zapomniałam, jak ona się nazywa. Ale to jest szczoteczka marki Curaprox, dość takiej porządnej, drogiej marki, jeśli chodzi o ortodoncję. I jest to szczoteczka, poczekajcie, bo. Jest to szczoteczka do trudno dostępnych miejsc lub nierówno ustawionych zębów i ona też jest właśnie do aparatów ortodontycznych, do implantów i do różnych takich, wiecie, dziwnych rzeczy związanych z zębami. I wygląda ona tak, zobaczcie. Ją się właśnie wkłada między te przestrzenie, między druciki i można sobie wyczyścić tam, gdzie coś weszło. Dobra, to by było to. No dobra, kupiłam jeszcze. Czekajcie. A propos szczoteczki, to do tej Seiso, tej lepszej, mam jeszcze jedną końcówkę. I jest to końcówka typowo ortodontyczna, to znaczy tu są dwie sztuki. Jest to ortodontyczna, ma to włosie wyprofilowane i mam jeszcze na wszelki wypadek, bo wiem, że to zazwyczaj na początku przy założeniu aparatu się stosuje, wosk. A wosk jest po to, żeby taki ortodontyczny, żeby właśnie jak się na przykład śpi, tu wszystko nam tak, wiecie, opadnie na ten aparat, zanim się jakby tutaj buzia przyzwyczai. To podkleja się od wewnątrz ten wosk, żeby nie raniło na przykład policzków albo tam innych części. Mam jeszcze, słuchajcie, lustereczko, takie jakby, wiecie, dentystyczne, a lustereczko jest po to, żeby właśnie móc sobie podejrzeć, co tam nam się dzieje, bo często się robią właśnie na początku jakieś ranki albo afty. Więc takie lustereczko, albo żeby sobie podejrzeć, czy nam się nic od wewnątrz nie uszkodziło, albo jak się uszkodziło, to co dokładnie i gdzie, bo aparat jest taką rzeczą, że tak powiem, mechaniczną i ma prawo jakby się uszkodzić. Kupiłam od razu sobie żel na afty, w razie czego, żeby mieć. No i teraz
Jeszcze mam takie szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych. W razie gdybym nie umiała się obchodzić z tą nicią dentystyczną. Różne rozmiary są, ja wzięłam sobie takie mniejsze. No i teraz super ważna rzecz przy higienie. Irygator, słuchajcie, irygator. Wzięłam sobie irygator z marki Seiso, tak jak szczoteczkę. Jest on bardzo polecany przez też stomatologów i ortodontów. I on jest fajny. Przeważa w nim to, co mnie przekonało, żeby go zakupić, bo i tak musiałam zakupić, żeby właśnie czyścić te przestrzenie międzyzębowe, to, że on jest przenośny. To znaczy, on ma ładowarkę i jest wyjmowany i jakby bezprzewodowy, że można tu sobie nim czyścić, bo niektóre są na kablu z wielką po prostu taką jakby stacją ładującą, a ten nie, ten można sobie zabrać też w podróż i będzie super, bo właśnie jest taki ala bezprzewodowy. Także się go wstawia, on się naładuje i już. Także to mnie przekonało, żeby to nie była też jakaś, wiecie, wielka maszyna. To jest taka rzecz. I ostatnia rzecz, którą zakupiłam, to płyn Listerine do płukania jamy ustnej. Jest to płyn bez alkoholu, bo ja nie lubię tych alkoholowych, bo mnie szczypią bardzo. I jest to litrowa butelka aż. Ja sobie przeleję w troszeczkę mniejszą, dlatego że w zaleceniach po założeniu aparatu jest, że trzeba 5 razy dziennie płukać jamę ustną, żeby właśnie takim płynem. A to dlatego, żeby właśnie przeczyścić ten aparat, żeby też płytka nazębna, kamień się nie odkładał. Więc to jest właśnie to. Ja teraz idę za kilka dni na higienizację zębów, czyli na czyszczenie tak zwane, na zdjęcie kamienia, którego mam troszeczkę, bo ja co roku zdejmuję kamień. I właśnie teraz mija rok prawie, a że zakładam aparat, to go już teraz zdejmuję. Scaling, piaskowanie, wiecie, cała ta higienizacja musi to być zrobione przed założeniem aparatu. I później już idę na kolejną wizytę, założyć aparat, zakładam samą górę, 2 miesiące później założę dół. Jaki aparat, to się dowiecie, dlatego że po konsultacji z ortodontą, z racji, że nie mam wady typowej, to mogę mieć każdy aparat, zarówno metalowy, jak i estetyczny, jak i mieszany. Czym się różnią? No przede wszystkim ceną. Także jak założę, to Wam powiem, to zobaczycie jaki i powiem Wam, dlaczego taki, a nie inny wybrałam. Bo nieraz jest tak, że przy większych wadach można tylko metalowy, że ten metalowy najlepiej zadziała, jest no mało estetyczny, ale zadziała on najlepiej. Ja tutaj mam do wyboru 3 rodzaje, a który wybrałam, to zobaczycie już niedługo. Wtedy sobie porozmawiamy o tym więcej. Co jest fajne, robiłam też bardzo długo rozeznanie wśród łódzkich ortodontów, którego wybrać, gdzie, jak, za ile i co. Ceny są wszędzie porównywalne, choć tutaj jestem bardzo miło zaskoczona ceną, ale o pieniądzach będziemy rozmawiać później, jak już założę aparat. Natomiast fajne jest też to, że będę miała te zęby leczone w klinice, w której w razie jakby pojawienia się ubytku podczas noszenia aparatu, ząb może być leczony w aparacie. Oni się w tym specjalizują, potrafią tak leczyć zęby i tak robią, bo podobno jest tak, że wielu stomatologów nie potrafi albo nie chce, bo to jest trudniejsze, więcej roboty i nie chcą leczyć zębów w aparatach i każą iść do ortodonty, zdjąć aparat, przyjść wyleczyć zęba i potem z powrotem założyć aparat. Po pierwsze jest to dyskomfort dodatkowy, po drugie dodatkowe koszta, bo za zdjęcie i za założenie ponowne aparatu też się płaci. Więc tutaj tak nie jest. Tutaj jest stomatolog, który leczy zęby w aparatach, także to jest super. Ja mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności oczywiście, ale to już jest na duży plus. Także słuchajcie, no
Będzie to zmiana w wyglądzie na pewno. Bo po pierwsze, ja dużo się uśmiecham, więc ci, co mnie znają, to wiedzą, będzie to widać na zębach. Po drugie, nie wiem, czym się zmieni troszeczkę kształt twarzy, bo znam osoby, które noszą aparaty i nic się nie zmienia, a znam osoby, które noszą aparaty i jednak im się ta buzia troszeczkę zmieniła. Poza tym, że niektórym się uwydatniają trochę usta, ale nie wszystkim. To też jest tak, że wiecie, no to idzie troszkę do przodu, bo jak ten łuk się tu zaczyna robić. Już idę! Już! Dobrze, już idę. Bo jak ten łuk się tu zaczyna robić, no to wszystko idzie bardziej do przodu. Buzia troszeczkę się tu wysmukla, więc no zobaczymy, jak to będzie. Jestem trochę ciekawa, powiem wam, czy jakoś mi się troszeczkę twarz zmieni. Dawajcie znać w komentarzach, bo wy będziecie to widzieli najlepiej, bo mnie na co dzień nie widzicie. No i tak to, przeżywam trochę, cieszę się, boję się trochę też, bo jednak różnie ludzie znoszą ten pierwszy ból. Samo założenie aparatu ponoć nie boli, później pierwsze 3 dni mogą być no średnio przyjemne, pierwszy tydzień. Boję się trochę, no ale jak to moja ortodontka mówi, no co, no jak zacznie boleć, to weźmie pani tabletkę przeciwbólową i tyle, potem przestanie. Także jestem uzbrojona, naszykowana, bardzo podekscytowana, bo jest to spełnienie mojego marzenia, jeśli chodzi o zęby, o obsesję na punkcie zębów. Mam nadzieję, że będą ładne i proste, że uda się je fajnie naprostować. No na pewno będą lepsze niż są, no gorzej być nie może, uważam. Także ja teraz będę sobie to wszystko stosować. Zamierzam sobie kupić właśnie kosmetyczkę taką do torebki, żeby te rzeczy, które będę musiała nosić w torebce, ze sobą zawsze mieć do dbania o higienę, to żeby to pochować. No i tyle. Mam nadzieję, że troszkę zaciekawiłam, jakby nie zaciekawiłam, tylko wyjaśniłam wam i zaspokoiłam waszą ciekawość. A to, jak będę wyglądała w aparacie i jaki aparat założę, to już za chwilę się dowiecie, bo tak jak mówię, na koniec czerwca mam założenie aparatu, a wy ten filmik niedługo też zobaczycie, także. Także tak to. Jak założę aparat, będziemy rozmawiać o kosztach, co, ile, za ile. Także dlaczego taki, a nie inny. Także też wam rozwieję wasze wątpliwości. Jeżeli planujecie założyć aparat, albo marzycie o tym, tak jak ja marzyłam przez wiele lat, a nie zakładałam, to dajcie znać w komentarzach, czy też macie obsesję na punkcie zębów, czy po prostu są, bo są, aby były zdrowe. Bo ja naprawdę mam fiksację na tym punkcie, odkąd pamiętam. No i w końcu doczekałam się tego spełnienia marzenia. Takie dość dziwne marzenie, no ale wiecie, jak ktoś komuś na czymś zależy, to marzy o dziwnych rzeczach. Także dajcie znać w komentarzach, jak wy dbacie o zęby, czy planujecie jakoś je prostować, aparaty, czy mieliście, może już nosiliście aparaty. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli nosiliście i macie jakieś dobre rady, to piszcie mi, bo jak wiecie, no ja dopiero zakładam i każda rada, każda porada, każde dobre słowo jest mile widziane, bo ja będę się teraz uczyć żyć w tym. Dobra, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmiku z serii Aparat Ortodontyczny. Tak jak mówię, chcę wam powiedzieć, co ile kosztowało, nie chcę tutaj trzymać żadnych tajemnic, ze względu na to, że są to dane po pierwsze jawne, można się tego wszędzie dowiedzieć, a po drugie ja sama szukałam takich informacji, sama byłam ciekawa, bo chciałam się przygotować do tego, bo tak jak mówię, to nie kosztuje mało. A też nie chciałam wywalić, wiecie, z miesiąca na miesiąc takiej kwoty pieniędzy i po prostu chciałam się przygotować do tego, tak żeby tego jakoś bardzo nie odczuć. Także też dużo się naszukałam informacji, ile za ile, różnie też kosztują wizyty u ortodonty w różnych klinikach, także tutaj wszystko wam opowiem. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa pa!